Witam serdecznie, 2017 rok, Pro Ace, ani długi, ani krótki, średnia wersja, 1.5 diesel, 102 konie mechaniczne. Zapraszam, spójrzcie na ten egzemplarz, ładny lakier, bo naprawdę w tym odcieniu ta Toyota wygląda o wiele, wiele lepiej niż biała, tak mi się wydaje, takie są moje o tym bardziej odczucia. Tutaj powierzchnia ładunkowa tak wygląda, tak się pasuje, miejsca całkiem sporo. Oczywiście tutaj mamy na wyposażeniu hak, jak również czujniki cofania, także ten egzemplarz jest o te elementy doposażony. Teraz boczna możliwość załadunku i tutaj właśnie zauważyłem taki fajny schowek. Także całkiem ciekawa rzecz. A powierzchnia ładunkowa myślę, że spora. Chodźmy do środka, a w środku trzy miejsca plus podłokietnik kierowcy, do tego ładnie obite fotele skórą, środek materiałowy, wygodny na zimę jak znalazł, bo nie będzie ziemnić pleców. Teraz w środku odpalmy sobie, tutaj mamy 110 tysięcy przebiegu. Auto jest cały czas serwisowane, kolejna wymiana przypada na 120 tysięcy. Teraz jeżeli chodzi o radio, jeżeli chodzi tutaj o menu, te media tak nie wyglądają, ale są całkiem rozbudowane. I co za tym idzie, dziennik alarmów, w dzienniku alarmów nic nie ma, żadnych usterek. Auto gotowe do jazdy. Tutaj mamy jeszcze ubrany samochód w klimatyzację, jak również w tempomat i ogranicznik prędkości. Także takie rzeczy znajdują się w tej jakże przyjemnej w odczuciach Toyocie, która ma ładne, schematyczne zegary plus 6-stopniowa skrzynia biegów i jak już wcześniej wspominałem, czujniki cofania. A na koniec powiem tylko, że jak zawsze wszystko do obejrzenia na naszych YouTubach i oczywiście cały tutaj układ samochodu, opis techniczny jak zawsze na naszej stronie apis.pl, do czego Was serdecznie zachęcam. I oczywiście zachęcam do jazd próbnych na naszych placach. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.